Dzień dobry, Łukasz Malczyk, Unia Polskich Przedsiębiorców. Szanowni Państwo, dzisiejszym gościem jest pan Łukasz Czepiela, pierwszy polski pilot w Red Bull Air Race. W 2018 roku mistrz świata w klasie Challenge. Jest również pilotem rejsowego Airbusa A320. Witam, panie Łukaszu, witam serdecznie. Witam serdecznie również. Panie Łukaszu, proszę powiedzieć, jak pan ocenia obecną sytuację w lotnictwie? Mówię tutaj o branży właśnie tej komercyjnej, jak i związanej z akrobatyką. Ja myślę, że lotnictwo jest jedną z tych branży, takich jak turystyka, hotele, która najbardziej ucierpiała w tym wszystkim. Z jednej strony latanie akrobacyjne u mnie to jest głównie branża eventowa. W momencie, w którym odpadły wszystkie zgrupowania i imprezy masowe, straciłem umowy na wszystkie pokazy, jakie miałem w tym roku. Normalnie robię około 15-16 pokazów rocznie. Na chwilę obecną nie mam ani jednego potwierdzonego na ten rok, także ogromna strata, a za samoloty jednak trzeba płacić dalej. Z drugiej strony jestem pilotem w liniach komercyjnych, tak jak pan już powiedział, jestem kapitanem na Airbusie 320. Mamy dzisiaj 12 czerwca. Ostatni raz w Airbusie siedziałem 26 lutego. Od tego czasu też praktycznie większość naszej wypłaty jest oparta na godzinach i kilometrach, jakie wylatujemy jako piloci. Także no, ten rok jest tragiczny. Całe szczęście usłyszeliśmy już, że w przyszłym tygodniu otwieramy granice i mam nadzieję, że wrócimy chociaż w pełnym wymiarze do latania komercyjnego. Natomiast Polska jest jedynym krajem w Europie, który na chwilę obecną zastosował te 50% obłożenia samolotu, co wydaje się totalnie absurdalne przy tym fakcie, że 100% ludzi może siedzieć w Pendolino, gdzie mamy dużo lepsze filtry PETA w samolocie i to powietrze jest filtrowane z dużo większą częstotliwością. Ale zawsze musimy wymyśleć coś, w czym niby próbujemy być lepsi, a osłabiamy tym samym jakby konkurencję. Wygląda na to, że na chwilę obecną wszystko jest robione po to, aby ratować lot ta gałka nasza w koronie. No tak, a ta sytuacja niestety tam nie wygląda zbyt dobrze. Panie Łukaszu, proszę powiedzieć, czy nie będzie problemu teraz po tak długiej przerwie przestawić się z powrotem na latanie takimi ogromnymi maszynami? Przepisy bardzo regulują to, jak pilot długo może nie latać. Przepisami opisane jest, że w ciągu 90 dni, aby pilot mógł latać z pasażerami, musi wykonać przynajmniej 3 starty i lądowania. U nas razem z większością kolegów te 90 dni minęło. Także część kolegów właśnie dzisiaj wraca z Pragi, gdzie byli na symulatorze i latali te 3 starty i lądowania na symulatorze. Ja jadę w przyszłym tygodniu i też będę musiał wykonać 3 starty i lądowania na takim profesjonalnym symulatorze i wtedy według przepisu będziemy mogli legalnie latać z pasażerami. Natomiast jak wiadomo, no, po tak długiej przerwie te pierwsze loty na pewno będziemy robić wszystko trochę wolniej, trochę pewniej i upewnić się, że dalej zapewniamy jak najwyższe standardy bezpieczeństwa. Oczywiście. A proszę powiedzieć, czy miał pan możliwość trenowania właśnie akrobatyce sportowej? Tak. Całe szczęście samoloty cały czas stoją u mnie w hangarze, natomiast trenuję zdecydowanie mniej niż w poprzednich latach. Te treningi są bardzo drogie i latanie takimi samolotami jest to godzina lotu, takiego czystego kosztu dla mnie, to jest rząd wielkości około 3000 zł za godzinę, także nie zarabiając ani z jednego, ani z pokazów, ani z linii lotniczych, także latam tymi samolotami tak po minimum, żeby tylko nie utracić tych nawyków, które starałem się zdobywać przez ostatnie kilkanaście lat. Dojście do takiego poziomu, jaki pan reprezentuje, to bardzo długa droga. Proszę powiedzieć, ile czasu, ile lat pan poświęcił, żeby dojść do takiego poziomu? A tam już 22 lata. Zacząłem jako 15-latek na szybowcach, w wieku 19 lat wyemigrowałem do Anglii, żeby tam zacząć latać na samolotach, było tam dużo łatwiej na to wszystko zarobić. Akrobację zacząłem trenować tak poważnie w 2006 roku. No i 12 lat zajęło mi, aż doczekałem się tytułu mistrza świata latając, a wydając na to tyle pieniędzy, że do tej pory boję się policzyć, bo musiałbym sam do siebie pomyśleć, Boże stary, co ty mógłbyś zrobić za te pieniądze, ale jak się ma pasję, to wiadomo, nikt na tym nie oszczędza, robimy wszystko, aby być jak najlepszym i myślę, że jeszcze przez długie, długie lata ciężko zarobione pieniądze będę wydawał na to latanie. No nie jest to tanie hobby, nie jest to tania pasja. Panie Łukaszu, a proszę powiedzieć,
Czy w Polsce właśnie ten sport, akrobatyka lotnicza jest popularna i czy się rozwija? Czy to jest tak, że poza Polską lepiej trenować, lepiej się rozwijać, bo tutaj jednak te przepisy nie są zbyt precyzyjne i takie archaiczne, bym powiedział? Jeśli chodzi o przepisy, to Polska jest jednym z lepszych krajów tak naprawdę. Możemy latać bardzo dużo, mamy coraz więcej sprzętu. W 2009 roku, jak wróciłem po kilku latach w Anglii, do Polski były tylko dwa samoloty akrobacyjne, które nadawały się do konkurowania z innymi na arenie międzynarodowej. Na chwilę obecną mamy już chyba 16. Coraz więcej ludzi zaczyna uprawiać akrobację samolotową i coraz bardziej się to podoba. Natomiast bardzo ciężko jest nam dalej konkurować z krajami takimi jak Francja czy Rosja, gdzie są zawodowi piloci akrobacyjni. Oni to robią jakby w pracy, pracując dla na przykład francuskiej armii, mają z tego normalnie wypłatę. Także z takimi zawodowymi teamami no, myślę, że mamy minimalne szanse, ale walczymy i dajemy sobie ile tylko możemy. No tak, ale czytałem, że łatwiej jest zdobyć licencję pilota w Czechach niż w Polsce, czy taniej w Czechach niż w Polsce. Jak to faktycznie jest? W Czechach istnieje jeszcze dodatkowe różne rodzaje licencji. Tak jak u nas mamy licencję pilota ultralekkiego i później jest pilot normalny samolotowy. Tam jeszcze dochodzą, dokładnie nie znam tych przepisów, ale wiem, że na pewno jest dużo taniej i mają dużo bardziej uproszczone przepisy rejestracji tych samolotów ultralekkich. Także tam naprawdę za pieniądze w cenie średniej klasy samochodu można sobie kupić samolot i latać po całym kraju i nie jest to aż tak obłożone przepisami, jak to jest u nas. No tak, u nas to jest jeszcze ta bardzo prestiż i, no i nie jest to tak dla takich zwykłych zjadaczy chleba dostępne, prawda? Natomiast jak to jest z tymi przepisami w Polsce? Jak to jest z rejestracją tych samolotów w Polsce? Muszę powiedzieć, że jak kupiłem swój pierwszy samolot, jest to ponad 3 lata temu, no troszkę spotkaliśmy się z oporem, bo był to pierwszy samolot rejestrowany tego typu w Polsce, ten samolot akrobacyjny, on jest w kategorii experimental, czyli nie jest certyfikowanym samolotem, no i proces rejestracji zajął nam pół roku, także nie było łatwo, ale z drugiej strony tych samolotów zarejestrowanych w Europie jest 3. I Polska jest jednym z krajów, niewielu krajów, gdzie jest legalne zarejestrować taki samolot. Także pomimo dużej ilości biurokracji możemy zrobić u nas rzeczy, które nie są na przykład możliwe w Wielkiej Brytanii. Latanie tym samolotem w Wielkiej Brytanii nie byłoby możliwe, tak jak robię to u nas. Także są plusy i minusy. Trzeba się nachodzić, pobiegać, ale można ewentualnie osiągnąć coś, co nie jest dostępne w innych krajach. A czy są jeszcze w Polsce jacyś inni zawodnicy, którzy odnoszą sukcesy na arenie międzynarodowej, tak jak pan? W akrobacji, w wyścigach jestem jedyny. W akrobacji mamy w kadrze narodowej teraz chyba 8 pilotów. Drugim takim najsłynniejszym kolegą, który lata na akrobacji, jest Artur Kielak. A w sumie dawno nie śledziłem jego wyników, bo konkurujemy trochę w innej klasie akrobacji, ale chyba daje radę. Jaki koszt jest takiego sportu? Ja myślę, że pełne przygotowanie do sezonu razem z trenerami, z pełnymi obozami, tak jak robią to Francuzi, gdzie oni mają 12 obozów akrobacyjnych. Ja myślę, że jest to rząd wielkości około 100 tysięcy euro rocznie. To nie, to jednak no, sporo jest. Jak. Ale no wiadomo, sporty motorowe, sporty właśnie lotnicze, no z tym się cechują, że nie są tanie. A proszę powiedzieć, panie Łukaszu, jak pan widzi przyszłość polskiego lotnictwa? Wiadomo, ta pandemia, można powiedzieć, zahamowała rozwój, zahamowała normalne funkcjonowanie, nie tylko właśnie branży lotniczej, ale całej gospodarki. Jak pan widzi, jak to lotnictwo na tle całej gospodarki będzie się dalej rozwijało? Dokładnie tak jak pan mówi, myślę, że wyhamowaliśmy, ale ludzie są głodni tego, żeby wyjść teraz z domu i mam nadzieję, że wrócimy dość szybko z lataniem komercyjnym. Ludzie będą chcieli chodzić na imprezy, także mam nadzieję, że latanie akrobacyjne i pokazy lotnicze również odbiją się od dna. I patrząc trend, jakim poruszaliśmy się przez ostatnie lata, ilość samolotów zakupionych przez prywatnych przedsiębiorców, którzy bardzo cenią swój czas i
tak jak ja często latam swoim samolotem na spotkania ze sponsorami i przelot z Częstochowy do Gdańska zajmuje mi około 2 godzin, czy do Poznania też 1,5 godziny. Jest to ogromna oszczędność czasu, a samolot pali 30 litrów na godzinę lotu, lecąc 180 na godzinę. Także jakby w paliwie nie płacę dużo, dużo więcej niż za dobrej klasy auto. Myślę, że tych samolotów będzie coraz więcej, a jeśli będzie ich coraz więcej, w końcu zbierzemy się wszyscy jako piloci i będziemy lobować, żeby przepisy zrobić bardziej podobne do tych, jakie są w Stanach, które są na chwilę obecną najlepsze na świecie. No właśnie, a czym się te przepisy różnią? Jakie są tutaj u nas problemy z tymi przepisami? Co należałoby zmienić, żeby było to tak ogólnie w miarę dostępne dla innych? Jeśli mówimy o takim lataniu swobodnym, na przykład wojsko może zarezerwować sobie obszar połowy Polski i zamknąć go na kilka godzin, bo leci jeden F-16 spod Poznania. Także ja myślę, że tutaj mamy bardzo duże pole do popisu, jak również łatwość rejestrowania lądowisk. To jest tak, jeśli mamy pod domem wielką łąkę, na której możemy wylądować, to w Stanach lecąc mogę praktycznie wylądować na każdym terenie, który nie jest terenem prywatnym, wtedy muszę mieć zgodę właściciela, ale tak jak na Alasce czy północy Stanów ląduje się na przykład na rzekach, na łąkach i tak dalej, ląduje się na autostradzie, żeby podkołować pod stację benzynową i zatankować samolot. Czegoś takiego myślę, że aż takiego progresu się nie doczekamy, ale no ułatwić trochę to latanie i odblokowanie przestrzeni powietrznej. W San Diego leciałem samolotem w odległości 100 metrów od wojskowego F-18. U nas jeśli wystartuje F-16, zamykają kilkadziesiąt kilometrów przestrzeni tylko dla niego niestety. No tak, takie mamy przepisy, takie mamy prawo. A proszę powiedzieć, gdzie w najbliższym czasie będzie można pana zobaczyć? Oczywiście na chwilę obecną mówię o pokazach lotniczych, bo w samolocie rejsowym, Mam nadzieję, że w samolocie rejsowym już za tydzień, jak wrócę tylko z symulatora, na chwilę obecną pokazów, na tą chwilę obecną nie mamy potwierdzonych żadnych. Natomiast zapraszam do śledzenia mojego profilu na Instagramie łukasz.czepiela czy Łukasz Czepiela na Facebooku i tam na pewno będę opisywał, gdzie będziemy mogli się zobaczyć. A jak nie, to często można zobaczyć mnie nad częstochowskim niebem, tam jestem członkiem aeroklubu i tam trenuję. Panie Łukaszu, dziękuję za wywiad, dziękuję za rozmowę. Życzę kolejnych sukcesów. Życzę panu tego, żeby szybko wrócić właśnie do akrobatyki, do pokazów, żebyśmy mogli zobaczyć pana nad polskim niebem. Dziękuję państwu za uwagę. Pozdrawiam serdecznie, no i do zobaczenia, do usłyszenia już wkrótce. Dziękuję serdecznie.